Witajcie, bardzo mi miło. To dla mnie wielki przywilej i radość, że mogę być razem z wami. Rzeczywiście zaczęło się wiele w historii mojego życia od szkoły biblijnej. Kiedy poszedłem do szkoły biblijnej, miałem zupełnie inny pomysł na życie. Miałem robić coś zupełnie innego w życiu, a szkoła biblijna to wszystko zweryfikowała i na nowo ustawiła tory. Witajcie. Jeszcze poczekamy, żeby sobie spokojnie mogli wszyscy wejść. Trzeba było kwadrans. Nie mamy czasu, właśnie, nie mamy czasu. Także, no właśnie, nie mamy czasu, a temat, na który przyszliście, czyli jakie nadzieje żywi diabeł wobec nas, wydaje się być banalnie prosty. Bo chyba wszyscy, jak tu jesteśmy, niezależnie od tego, jaka jest nasza wiedza, nasza historia, nasza teologia, no to zakładając, że diabeł istnieje, to możemy właściwie w kilku zdaniach odpowiedzieć na to, w kilku słowach odpowiedzieć na to pytanie i iść sobie wypić kawę właściwie, tak? No bo czego może chcieć od nas wróg? No chce naszej zguby. Chce naszej śmierci. No to jest tak proste. Kiedy do walki przystępują dwa narody, dwa plemiona, jakieś dwie grupy osób, które drużyn, jakkolwiek to nazwać, które przeciwstawiają się drugiej stronie, no to chcą tą drugą stronę po prostu unicestwić, tak? Chcą się jej pozbyć. Ale jak się okazuje, to wcale nie jest takie oczywiste i takie proste. Mamy ten wątpliwy przywilej oglądania konfliktu, który trwa między Rosją a Ukrainą. I zauważcie, że to też nie jest tak, że jeden naród chce zrobić krzywdę drugiemu narodowi, i teraz jeden i drugi stwierdza, no zobaczymy, czy nam się uda. Na zasadzie okaże się na polu walki, kto będzie silniejszy, a kto będzie słabszy. No na polu walki to już jest troszeczkę za późno, prawda? Dlatego potrzebna jest odpowiednia wiedza, odpowiednie zasoby i odpowiednie przygotowanie zwane na przykład strategią albo taktyką. To wszystko jest potrzebne, kiedy podchodzi się do konfliktu. Dlaczego? Aby jak najskuteczniej i z jak najmniejszym obrażeniem w tej walce zwyciężyć. I tu się zaczynają schody, bo właśnie do tego trzeba jakiegoś doświadczenia. Gdyby ktoś z nas tutaj dzisiaj został generałem jakiegoś wojska i miał jutro rano wyruszyć na pole walki, to nie wiem, czy by sobie poradził. Ja bym sobie nie poradził, bo nie jestem taktykiem wojennym. Natomiast w przestrzeni walki duchowej mamy do czynienia z wojną, mamy do czynienia z walką. Szczerze mówiąc, chyba nigdy na temat walki duchowej nie mówiłem tak krótko jak dzisiaj, dlatego bardzo pobieżnie o pewnych rzeczach chcę powiedzieć i mam nadzieję, że jeszcze zostanie nam troszeczkę czasu na to, żeby ewentualnie zadać jakieś pytanie. Jak nie, to jeszcze możemy dzisiaj sobie przy okazji porozmawiać, gdyby ktoś chciał. Ale być może dla kogoś z nas będzie to jakiś wstęp do czegoś, co można odnieść do swojego życia, do swojej historii, albo po prostu się tym zainteresować i dowiedzieć się czegoś więcej. Chiński strateg Sun Tzu, bardzo dawno temu żył, 15 wieków temu, autor klasycznego traktatu Sztuka Wojny, zapisał w rozdziale trzecim tego dzieła, z którego do dnia dzisiejszego w akademiach wojskowych się uczą, zapisał takie słowa. Jeśli znasz wroga i znasz siebie,
nie musisz obawiać się wyniku 100 bitew. Jeśli znasz siebie, ale nie znasz wroga, na każdą wygraną bitwę przypada też jedna przegrana. Jeśli nie znasz ani wroga, ani siebie, poddajesz się w każdej bitwie. Książka nazywa się Plan Ataku. Jak myślisz, gdzie jesteśmy dzisiaj co do znajomości naszego duchowego przeciwnika? Ile wiemy o sobie w kontekście walki duchowej? W kontekście walki, jaką toczymy, wiedząc o tym albo nie, każdego dnia. Jak to wygląda? Spróbuj sam sobie określić w skali 1 do 10. Jak byś ocenił twoją wiedzę i doświadczenie w tym temacie? Gdzie 1 to jest brak wiedzy, a 10 to jest ogromne doświadczenie. W tym samym rozdziale autor zapisał takie zdanie. Cel może być zmuszony do poddania się bez walki, jeśli wróg umiejętnie wykorzysta jego słabości. Proste? Oczywiste? Cel może być zmuszony do poddania się bez walki, jeśli wróg umiejętnie wykorzysta jego słabości. Odwróćmy poprzednie pytanie. Jak myślisz w skali 1 do 10? Jaka jest wiedza naszego duchowego przeciwnika o twoim i o moim życiu w skali 1 do 10? Odpowiedzmy sobie sami. Nigdy jeszcze w historii nie było tylu wierzących poddających pod wątpliwość istnienie diabła, jak i piekła, jak dzisiaj. Jeszcze nigdy nasza świadomość działalności diabła, jego strategii, taktyki, metod nie była tak lakoniczna, jak dzisiaj. Zamiast traktować diabła jak realnego przeciwnika, coraz częściej staje się on jedynie filozoficzną teorią ujęcia tego, czego nie rozumiemy, symbolicznym obrazem zła i cierpienia, którego doświadczamy. Pan Jezus naucza o szatanie we wszystkich czterech Ewangeliach. I nie sposób wątpić w to, że dla Jezusa diabeł jest realną istotą stanowiącą zagrożenie dla wierzących. A dla ciebie? Czy dla ciebie też jest realną postacią stającą na twojej drodze między tobą a Bogiem, między tobą a tobą, między tobą a drugim człowiekiem, między tobą a tym, co dzieje się wokół ciebie? Na ile jest to dla ciebie realne w skali 1 do 10? Nowy Testament traktuje nauczanie na temat diabła i walki duchowej bardzo poważnie. Nie po to, aby nas straszyć, ale raczej po to, żeby nas wyposażyć. Aby nas wyposażyć. Jak to się stało, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, a nie innym, jeśli chodzi o naszą świadomość strategii, jakie stosuje wobec nas duchowy przeciwnik? Kiedy i jak uwierzyliśmy, że te rzeczy nie mają aż takiego znaczenia? Gdyby to ode mnie zależało, drodzy, nigdy nie zainteresowałbym się tym zagadnieniem. Pochodzę z Śląska Cieszyńskiego, w którym pokutowało, przynajmniej kiedyś, nie wiem jak jest teraz, takie przekonanie, że tymi rzeczami to lepiej się nie zajmować, lepiej o nich nie myśleć. Ważne, żebyś dbał o Pana Boga i wtedy tych rzeczy w ogóle nie będzie, nie będzie żadnego problemu. Swego czasu odkryłem, że jako Kościół Ewangelicki jesteśmy jedynym Kościołem Ewangelickim na świecie, w którym nie istnieje temat walki duchowej, w którym nie naucza się dzieci od małego pewnych prawd, pewnych rzeczy, pewnych rzeczywistości. Oczywiście zapewne są indywidualne przypadki tego, że tak się działo i dzieje, natomiast nie ma tego w żadnym programie w naszym Kościele. Pewnie gdzieś tam się wspomina o tym, ale zupełnie pobieżnie i lakonicznie. Swego czasu tacy nauczyciele, którzy wprowadzili mnie w ten temat,
takie małżeństwo starsze, które tylko tym tematem zajmuje się w kościele luterańskim w Stanach. Oni jakby mi uświadomili, że właściwie od szkółki niedzielnej uświadamia się, znowu nie straszy, ale uświadamia się, mówi się o pewnych rzeczach, po to, żeby gdzieś tam ta świadomość po prostu istniała i funkcjonowała. Gdyby tak było w moim przypadku, to myślę, że pewnych sytuacji w moim życiu by nie było. I tak jak powiedziałem, no, gdyby to ode mnie zależało, to tym zagadnieniem bym się nie interesował. Niestety te rzeczy interesowały się moją rodziną przez wiele pokoleń. Moja prababcia przejęła praktyki okultystyczne, zajmowała się czarami, znała pewne metody i skutecznie stosowała je wobec innych ludzi, także wobec członków mojej rodziny. I za tym idzie silne obciążenie pokoleniowe, którego ofiarami byli mój dziadek, mój ojciec i ja również w latach swojego dzieciństwa, nawet już po śmierci mojej prababci, pewne aktywności były dalej obecne w mojej rodzinie i w moim życiu. I trudno mi sobie wyobrazić, gdzie bym był, gdyby nie Boża łaska i Ewangelia, które po prostu wyrwały mnie z ciemności, rozpoczęły proces uwalniania z demonicznych opresji obecnych po prostu w mojej rodzinie przez wiele pokoleń. Gdybyśmy spróbowali odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem, jakie nadzieje żywi diabeł wobec nas, to należałoby to sprowadzić po prostu do relacji człowieka z Jezusem. Kim jest dla ciebie Jezus? Od tego zależy, jakie nadzieje, jakie plany ma diabeł wobec twojego życia. Diabeł wie lepiej niż ktokolwiek z nas tutaj, że właśnie Pan Jezus i tylko Pan Jezus jest punktem zwrotnym, przełomowym, jeśli chodzi o nasze miejsce w przestrzeni walki duchowej. To właśnie Pan Jezus przemienia niewolników w wolnych, ofiary zwycięzców. To On sprawia, że ślepi zaczynają widzieć, że głusi zaczynają słyszeć i dostrzegać rzeczywistość, która jest wokół nas. I zaczynają dostrzegać tą rzeczywistość powoli, coraz bardziej tak, jak widzi tą rzeczywistość Pan Bóg. Prowadząc wykłady czy warsztaty z tematu walki duchowej, zawsze zaczynałem i zawsze kończyłem na Panu Jezusie. Główną postacią czy torem, po którym poruszamy się w temacie walki duchowej, nie jest diabeł, to nie są demony, lecz Pan Jezus. Walka duchowa to jest fascynujący temat właśnie ze względu na Pana Jezusa, który przynosi autentyczne uwolnienie, uzdrowienie i życie. I byłem tego świadkiem wielokrotnie i wiem, że tak jest. I jest to niesamowite, widząc, jak Pan Jezus wchodzi w przestrzeń czyjegoś życia, przestrzeń, która jest poddana mocom demonicznym. Zatem jeśli mówimy o nadziei diabła wobec nas, możemy łatwo zagadnienie podzielić na dwie części i powinniśmy je podzielić na dwie części. Jeśli nie jesteś jeszcze własnością Pana Jezusa przez upamiętanie i całkowite zawierzenie się Jemu, nadzieją diabła jest to, aby ten stan za wszelką cenę pozostawić takim, jakim jest. Diabeł nie będzie cię trzymać z dala od Ewangelii, z dala od Kościoła, z dala od Biblii, od chrześcijaństwa. Nie. Ta odległość musi być subtelna, delikatna. Możesz być blisko, ale nie za blisko. Nie przeszkadza mu twoja wiedza, twoje umiejętności, jeśli za nimi nie stoi zaufanie. Możesz śmiało angażować się, służyć, być aktywnym, pełnić różne role w Kościele, jeśli dopóki za tym nie idzie relacja, więź z Jezusem. Wtedy budujesz jedynie swoją własną markę, może zaspokajasz swoje ambicje, może leczysz swoje kompleksy, może jeszcze coś innego.
Może po prostu jesteś potrzebny. Ale dopóki nie masz więzi z Jezusem, nie ma to większego znaczenia. Celem jest nie dopuścić do upamiętania i zawierzenia swojego życia Panu Jezusowi. Jeśli skuteczna w tym będzie bieda, będziesz biedny. Jeśli bogactwo, będziesz bogaty. Jeśli zdrowie, będziesz zdrowy. Jeśli choroba, będziesz chory. Jeśli religijność, diabeł pozwoli ci gorliwie spełniać oczekiwania twojego Kościoła. Jeśli uczynki, diabeł zadba o to, abyś był potrzebnym i wspierającym obywatelem w twojej lokalnej społeczności. Ostatecznie chodzi jedynie o to, aby stanąć kiedyś przed Bogiem bez Pana Jezusa. Tylko o to. Nieważne, co uważali inni o tobie. Nieważne, co ty uważałeś o sobie. Co dokonałeś, co zrobiłeś. Jak dobrym byłeś człowiekiem. Nie ma znaczenia. Chodzi jedynie i tylko o to, aby na koniec stanąć przed Bogiem. Bez najlepszego adwokata. Bez pośrednika. Bez Zbawiciela. Bez Pana Jezusa. Dlatego podstawą naszej podstawą nadziei diabła wobec ludzkości jest zwiedzenie. W 8 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus nazywa diabła ojcem kłamstwa. Czyli skuteczne zwodzenie i oszukiwanie ludzi to największa pasja duchowego przeciwnika, a jego geniusz polega na tym, że różnice między prawdą a kłamstwem są tak subtelne i ledwo zauważalne. Diabeł nie używa rzeczy oczywistych, które od razu byśmy odrzucili, tylko używa rzeczy, które muszą wyglądać jak prawda, prawie jak prawda. Tak w skrócie wygląda strategia wobec ludzi niezbawionych. Inna strategia diabła dotyczy osób, które odpowiedziały na Ewangelię i stały się już Bożymi dziećmi. W tym przypadku nadzieją diabła będzie próba zniszczenia tego, co za sprawą Ewangelii otrzymaliśmy od Boga. Dotyczy to przede wszystkim wypaczenia naszej wiary i relacji z naszym Bogiem. Wypaczenia naszej wiary i relacji z naszym Bogiem. W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, czytamy te znane słowa: bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Diabeł stara się atakować wierzących w momentach ich słabości. I teraz uwaga. Nie każdą słabość definiujemy jako słabość. Dla kogoś słabość to może być sukces. To może być bycie na szczycie. To może być taki moment w życiu, kiedy nic nam się złego nie dzieje, kiedy czujemy się dobrze, kiedy życie nam się układa tak, jak powinno się układać, to może być właśnie ten szczyt. Musimy to tak zawsze odwrócić, tak? Czyli to, co my nazywamy takim dla nas dołkiem, to bardzo często jest szczytem naszej wiary, a to, co my nazywamy jako ludzie szczytem, do którego zmierzamy, dążymy, tęsknimy, to bardzo często jest pierwsza linia frontu, gdzie najbardziej obrywamy, jesteśmy najbardziej atakowani, kiedy jest cisza, spokój, wszystko jest dobrze, gwiździste niebo, wszystko jest ładne, spokojne, ciche. To właśnie bywa nasza najgorsza, największa słabość i największe zagrożenie. Że musimy o tym pamiętać, że to czasem jest na odwrót, dlatego Pan Bóg czasem, kiedy jest wszystko dobrze, dopuszcza pewne doświadczenia, po to, żeby nas sprowadzić do duchowego szczytu, czyli do tego czasu, kiedy my chcemy być z Panem Bogiem, kiedy tęsknimy za Bogiem, kiedy chcemy być w społeczności z Nim, kiedy Go potrzebujemy i mamy taką świadomość, że On jest jedynym, który może nam pomóc, który może nas prowadzić. To jest właśnie tam na tych duchowych szczytach, no, czyli na odwrót, w tych miejscach, które my tam jesteśmy i chcemy jak najszybciej stamtąd uciec. Bo chcemy być znowu tam na górze, gdzie jest pięknie i cudownie. A Pan Bóg, no jeszcze chwilkę pobądź ze mną. Jak tam pójdziesz, to znowu będziesz gonił jak szalony i znowu zapomnisz. Jeszcze chwilę. A mówi, nie, Panie Boże, wyciągnij mnie stąd. Nie chcę tu być. No wiem, że nie chcesz, ale
ale dobrze jest nam być razem. Więc może warto czasem też przyjąć trudny czas, który dostajemy. Nie dać się też oszukać, że jak cię boli, to jest źle. A jak jest cudownie i wszystko jest pięknie, to wtedy jest dobrze, bo jest czasem dokładnie na odwrót. Czyli diabeł próbuje zniszczyć naszą duchową więź z Bogiem i wypaczyć, zniekształcić naszą wiarę. Co to znaczy zniekształcić naszą wiarę? To znaczy, że zmienić jej kierunek na rzeczy inne, na rzeczy mniej ważne, albo nie dopuścić do sytuacji, w której wiara służy poznaniu Pana Jezusa i służy temu, żeby być bliżej Niego. Czy możemy ją potem wykorzystywać do innych rzeczy? Idziemy dalej w tą stronę, czyli chodzi nam o nadzieję diabła wobec ludzi, którzy są już dziećmi Bożymi. Druga rzecz to są podziały i konflikty wśród wierzących. Przykładów jest mnóstwo tutaj. Weźmy Efezjan 4 rozdział, takie najważniejsze, najbardziej znane. Paweł ostrzega przed gniewem. Tak? Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. I co? Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dawajcie diabłu przystępu. Często zwracamy uwagę tylko na ten element, aha, mam się nie gniewać. Mam się nie gniewać. Ale zobaczcie, że Paweł pokazuje, co ten gniew wnosi. Gniew jest przyzwoleniem, gniew jest zaproszeniem. Chodź, możesz działać w moim życiu, bo ja się gniewam na tego czy na tamtą. Tak? Bo ja mam powody na to, żeby się gniewać i jednocześnie daję sygnał, to ja cię zapraszam. Możesz zrobić w moim życiu to, co uważasz. Daję ci na to przyzwolenie. Oczywiście nikt tak z nas otwarcie nie mówi, tylko specjalnie tak mówię, żeby uświadomić, że gniew jest z naszej strony przyzwoleniem, jeśli trwa zbyt długo, to znaczy do zachodu słońca. Fajnie, że jest lato, bo to znaczy, że jest dłużej, nie? Gorzej w zimie. W zimie trzeba wcześniej sprawy załatwić. Nie dawajcie diabłu przystępu. Konflikty i podziały wśród wierzących destabilizują drużynę Bożych dzieci, zasłaniają cel, który został im wyznaczony. Może tutaj też trzeba mały komentarz zrobić, że podziały i konflikty nie zawsze są złe. Nie zawsze są złe. Apostoł Paweł przypomina w liście do Koryntian, że muszą być podziały między wami, bo wtedy wiadomo, kto z was jest wierzący, a kto nie. Nie wszyscy w Kościele mają te same priorytety. My chcemy wierzyć, że wszyscy, którzy są w Kościele, to wszyscy są wierzący, wszyscy są Chrystusowi, wszyscy są naśladowcami Pana Jezusa. Wiem, że chcemy w to wierzyć i to jest na pewno bardzo wygodne i jest też wspaniałym życzeniem i super by było, gdyby tak było, ale od 2000 lat wiadomo, że zbór to jest społeczność ludzi bardzo różnych. Tam są naśladowcy, tam są religijni, tam są poszukujący, tam są niewierzący, tam są zadeklarowani ateiści, niezadeklarowani, ukrywający, ale też tam są, tak? Tam są po prostu różni ludzie. Dlatego w zborze nie da się słuchać wszystkich. Dlatego mamy Nowy Testament, który układa nam obraz zboru i pokazuje, kto za co jest odpowiedzialny i jak to wygląda. To jest zupełnie inny temat, ale chcę tutaj wspomnieć jedynie o tym, dlatego że nie wszystkie podziały i konflikty muszą być złe. I zauważcie, kiedy Pan Jezus zapowiada rzeczywistość przyszłą, czyli Kościoła, mówi o tym, że pragnie, aby ogień już płonął i pragnie sytuacji, w której ktoś z kimś wchodzi w konflikt. No dlatego, że a matka z córką i tak dalej, tak? Że ktoś, będąc w jednej społeczności, na przykład rodzinnej, wychodzi z ciemności do światłości. I to jest rzeczywistość, w której oni nie mogą być jedno, zwłaszcza co do rzeczy duchowych. Tam musi być konflikt. Tak? No bo jak zaczynamy z moim bratem, z moją siostrą, mamą, tatą czy dziadkiem, zaczynamy duchowo iść w przeciwne strony, to pewne rzeczy się nie da pogodzić. I o tym mówił Pan Jezus i o tym mówi Nowy Testament. To jest normalne, to jest rzeczywiste. Tak było, jest i będzie. Tak? Natomiast to, o czym tutaj mówię, w tym kontekście, żebyśmy to dobrze zrozumieli, diabłu zależy na tym, żebyśmy byli ze sobą skonfliktowani
stojąc na tym samym fundamencie, jako Boże dzieci, jako wierzące. Trzecia rzecz, skłanianie ludzi do zajmowania się grzechem. No to jest to, co najszybciej, najbardziej, najprędzej będziemy kojarzyć, czyli po prostu nasze upadki w grzech, które zamieniają się w trwanie w grzechu. Nie mamy czasu teraz na to, żeby to rozwijać, tylko wspomnę, że upaść to nie jest to samo, co trwać w grzechu. Jedno się będzie nam zdarzać, na drugie nie mamy prawa. Jedno będzie nam się zdarzać, na drugie nie mamy prawa. W pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, w 8 wierszu jest, my jako dzieci Boże oczywiście, pierwszy list Jana, 3 rozdział, 8 wiersz mówi, kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Gdybyśmy sobie popatrzyli do języka greckiego, to tam nie jest mowa o upadkach, o sytuacji, w której jadę samochodem, ktoś mnie wkurza, tak, denerwuje się, krzyczę tam, nie wyzywam, bo nagle potem myślę się, matko jedyna, no, źle zrobiłem, nie? Źle się stało. Nie, to jest jedna sytuacja. Zupełnie inna sytuacja jest wtedy, kiedy ja, będąc osobą wierzącą, należącą do Boga, doprowadzam siebie do stanu, w którym trwam nieprzerwanie. Trwam w rzeczywistości grzechu. Albo to akceptuję, albo nie akceptuję, no to już jest inna rzecz, ale po prostu tam trwam. Kto trwa w takim grzechu, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. To są bardzo mocne słowa, które mają nas też czasem zdyscyplinować i uświadomić, że zbliżamy się albo jesteśmy już na terenie, w którym nie powinniśmy być. Przepraszam, jeśli to są skróty myślowe, zapewne tak, ale tyle mamy czasu po prostu. Czwarty punkt. Zapraszam do szkoły biblijnej, jakby ktoś chciał wiedzieć więcej. Czwarty punkt. Zniechęcanie i depresja. Zniechęcanie i depresja. Diabeł pragnie zniechęcać wierzących i wprowadzać ich w stany depresji, smutku, aby odciągnąć ich od Bożej radości i pokoju. Jan 10 rozdział mówi, Pan Jezus mówi, złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie, chodzi tam o owce, które do Niego należą, aby miały życie i aby miały je w obfitości. Diabeł działa jak złodziej, który zabiera, który robi wszystko, żeby to ukraść, żeby nas tego pozbawić. Bardzo często, jeśli nie zawsze, dając nam coś w zamian, czyli pozwalając nam korzystać z krótkoterminowych przywilejów, czyli z krótkoterminowych odczuć, jakichś tam fajnych przeżyć, fajnych efektów, które fajnie, dobrze, miło działają krótkoterminowo, a potem zostawiają nas jak po prostu ofiary, którym zostało coś skradzione, coś zabrane. Szósty punkt. Próba zastąpienia Boga, to tak ogólnie próba zastąpienia Boga. O co chodzi? Chodzi tutaj o to, że pierwsze miejsce w życiu całego stworzenia ma zajmować jedna osoba. To jest Stwórca, to jest Pan Bóg, który póki co to miejsce przekazuje Synowi. Tak? To jest, można powiedzieć, Pan Jezus. W Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale czytamy o tym, jak Pan Jezus jest kuszony i tam znajdujemy takie słowa. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych. I rzekł do niego, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Czyli to wcale nie chodzi o te królestwa, ale chodzi o to, żeby zamienić osoby na pierwszym miejscu. Kiedy czytamy sobie opisy nawiązujące do, tak przyjęliśmy historycznie, że są to opisy typologiczne nawiązujące do upadku diabła, czyli Izajasz i Ezechiel,
to zauważamy, że na samym początku jutrzenka, czyli diabeł, chciał się zrównać z Najwyższym. On stwierdził, że to pierwsze miejsce, które zajmuje Pan Bóg, ono jest tak szerokie, że ja bym się tam zmieścił. Znaczy, że ja bym z tym Panem Bogiem, ja bym mógł obok Niego być Jego partnerem. Mógłbym być partnerem Boga. Zauważcie, że rzadko jesteśmy kuszeni, aby być więksi niż Bóg. Nie wiem, czy byliście kiedyś kuszeni, żeby być większym niż Bóg. Ale jesteśmy kuszeni do tego, abyśmy byli przekonani, że nasze zdanie jest równie dobre. Nasza wizja, nasza perspektywa, nasze wyobrażenie, nasz plan jest równie dobry, co Boży. Ja mogę sobie wybrać. Jak mi odpowiada, to wybiorę Boży plan, a jak mi nie odpowiada, to sobie wybiorę inny plan. To jest stawianie siebie w takiej pozycji wyboru, którego nie mam. Gdzie ja zdecyduję, co mi daje życie, co mi daje zbawienie, co mi daje szczęście, co mi daje pokój, ja mogę o tym zdecydować? Jeśli jestem Bogiem, to tak, ale jeśli nie jestem, to muszę zacząć słuchać, co na ten temat mówi Pan Bóg. I nie tylko słuchać, ale też i wykonywać. Bo szczęśliwi, błogosławieni to są ci, którzy słuchają i którzy robią, wykonują, czynią to, co mówi Boże Słowo. Czyli próba zastąpienia Pana Boga. I diabeł żywi nadzieję, że uda mu się zwieść, zniszczyć, podzielić, skusić, zniechęcić oraz odciąć ludzi od Boga, prowadząc do ich do grzechu i niewiary. I Biblia jasno ostrzega przed jego taktykami i wzywa wierzących do czujności, do trwania w wierze, aby przeciwstawić się jego zakusom. Efezjan 6 rozdział. David Jeremiah, znany pastor i autor książek chrześcijańskich, ma interesującą myśl na temat działania szatana. Napisał tak. Gdybyś mógł zakraść się do biura szatana, gdziekolwiek to jest, i zajrzeć do jego akt, mógłbyś się zdziwić, znajdując tam teczkę z twoim imieniem. W jego aktach znajdują się wszystkie strategie, które próbował na tobie. Te, które zadziałały i te, które zawiodły. Nie traci czasu na te, które już nie działają. Zamiast tego używa różnych form tych strategii, które w przeszłości powodowały twój upadek. Dopóki działają, będzie ich używał. I teraz pomyśl. Gdzieś w kartotece znajduje się teczka oznaczona twoim imieniem. Wyobraź to sobie. Zastanawiałem się, co w tej teczce mógłbym znaleźć o sobie samym. Wymyśliłem kilka rzeczy. Na przykład Bartosz może być skłonny do zniechęcenia, zwłaszcza gdy staje się nadmiernie zmęczony. Przemęczenie powoduje u niego błędną ocenę sytuacji. Skuteczność? Wysoka. Sugestia? Upewnij się, że jest bardzo zajęty, nadmiernie zaangażowany i fizycznie zmęczony. Spraw, by późno chodził spać, by miał wiele ważnych spraw do zrobienia. I za wszelką cenę trzymaj go z dala od Biblii i modlitwy. Co byłoby napisane w twoich aktach? Co jest prawdopodobnie napisane w twoich aktach? Powróćmy teraz do chińskiego stratega wojennego wszechczasów. Sun Tzu napisał, jeśli nie znasz wroga ani siebie, poddasz się w każdej walce. Poniesiesz klęskę w każdej bitwie. Drodzy, nadzieja diabła wobec nas, to co powiedzieliśmy sobie do tej pory, zawiera się w greckim słowie metodeia. Metodeia odnosi się do, z tego jest między innymi metoda,
polska metodeja, odnosi się do uporządkowanego, logicznego i skutecznego działania. Odnosi się do uporządkowanego, logicznego i skutecznego działania. Diabeł kojarzy nam się z chaosem, ale jego metody nie mają nic wspólnego z chaosem. On doprowadza ludzkie życie do chaosu, ale jego metodeja, jego metody nie mają nic wspólnego z chaosem. To są uporządkowane, logiczne i skuteczne strategie, skuteczne działania, zazwyczaj w krokach, które prowadzą do osiągnięcia celu. Metodeja opisuje celowe planowanie lub systematyczne podejście i może mieć pozytywne lub negatywne konotacje. Negatywne znaczenie metodeja implikuje użycie sprytnych metod lub strategii, aby osiągnąć pożądany cel. Ciekawe jest to, że Pismo Święte słowo metodeja zawsze używa w negatywnym świetle, wskazując upadek jako cel. Działanie diabła oparte jest na metodeja, czyli skutecznym działaniu prowadzącym do osiągnięcia celu. I zwróć uwagę na słowa apostoła Pawła, które napisał w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, w 11 wierszu, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. W skali 1 do 10. Na ile? Wiemy, jak to widzi Paweł. On wie, czego potrzebujemy. Czy to ma być 1, 4, 6 czy 10? Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. A w 10 rozdziale tego listu napisał, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też, uwaga, unicestwiamy złe zamysły. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Diabeł ma swoje systemy i swoją logikę. I chrześcijanin musi być czujny. Ale żeby być czujny, to musi mniej więcej wiedzieć, na co ma być czujny. Bo gdybym powiedział, jak będziecie wychodzić tutaj, to zwróćcie uwagę. No ale na co? No po prostu zwróćcie uwagę. No ale w którą stronę w ogóle? Na co dokładnie? Bo, po prostu jak będziecie wychodzić, to zwróćcie uwagę. Dobra? Jak zwrócicie uwagę, to będziecie bezpieczni. Jak nie zwrócicie, to nie. No uśmiechamy się, ale my trochę tak funkcjonujemy jako chrześcijanie niestety. Wiemy, że mamy zwrócić uwagę, ale nie do końca wiemy na co, kiedy, jak, gdzie i po co. Aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Oby tak było. Chrześcijanin musi być czujny, to znaczy musi być lub dążyć do dojrzałości w wierze. Knujące, przebiegłe działania i manipulacje szatana mają swoją metodę i cel. Wprowadzenie w błąd niedojrzałych w wierze, którzy nie są ugruntowani na nauce apostolskiej. Paweł pisze, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzi, przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Efezjan 4, rozdział 14 wiersz. Efezjan 4, 14. Może twoje akta posiadają adnotację skłonny do plotkowania albo skłonny do zazdrości, podatny na krytykę. Wymyślmy sobie, co to może być u każdego z nas. Niskie poczucie własnej wartości. Słaby w obszarze pożądania
i tak dalej. Czy wiesz, co jest napisane w twoich aktach? Bo coś jest. Czy masz tego świadomość? Jeśli masz, to już dobrze. Jeśli nie, módl się o to. Pytaj. Pytaj Ducha Świętego, by ci to wskazał, by ci podpowiedział, bo od tego się to zaczyna. Że zaczynasz kojarzyć obszary, które doprowadzają do twojego upadku. Zaczynasz je rozpoznawać. Potem się zastanawiasz, co sprawia, co powoduje, jakie sytuacje, jakie okoliczności powodują, że ty stajesz wobec tych pokuszeń. I zaczynasz obmyślać strategię. I to, czego też uczymy w szkole biblijnej, nie jesteś w tym sam. Nie możesz być w tym sam. Musisz mieć jedną, dwie, nie wiem, trzy osoby, chociażby jedną, która cię w tym wspiera, która ci w tym pomaga, bo tego się nie da zrobić samemu. Boże Słowo nigdy tego nie sugeruje. Będąc dobrym strategiem, dobrym naśladowcą, uczniem Pana Jezusa, patrzysz na swoje życie przez pryzmat celu, przez pryzmat strategii, przez pryzmat świadomości tego, co się dzieje. Nie chodzisz jak w ciemności, jak we mgle, ale jesteś świadomym uczniem, który rozpoznaje błogosławieństwa tym, czym jest obdarowany, ale też ma świadomość zagrożeń, które go dotyczą. Tych słabości, które są opisane w jego aktach, które diabeł gromadzi na twój temat. Musisz to wiedzieć. Siostro, bracie, naprawdę musisz to wiedzieć. I nie mieć potem pretensji, czemu moje życie chrześcijańskie wygląda tak, jak wygląda. Czemu jest w nich więcej jakiegoś marazmu, upadków, smutku, jakiegoś takiego zagubienia, gdzie ja nie wiem, kim jestem i po co jestem i co się dzieje w moim życiu i dlaczego tak jest, Panie Boże. Ty naprawdę musisz to wiedzieć. Szkoda tak cennego, darowanego ci czasu na to, żebyś przez większość swego życia walczył z mgłą, walczył z ciemnością, zamiast być tym, kim Bóg chce, żebyś był. Musisz to wiedzieć. Jeśli nie znasz ani wroga, ani siebie, poddasz się w każdej bitwie. Teologiczny słownik Nowego Testamentu tłumaczy słowo metodeia jako rodzaj ataków, przed którymi trzeba być uzbrojonym. Trzeba być uzbrojonym. Natura tych ataków, tam jest liczba mnoga, sugeruje, że są one stale powtarzane lub mają niewyobrażalną różnorodność. I natura tych ataków stanowi ich wielkie niebezpieczeństwo, przed którym jedyną obroną jest Boża zbroja. Żadne wisiorki, żadne krzyżyki, żadne koszulki, rybki, żadne, nie wiem, co tam jeszcze, ale Boża zbroja, Boża zbroja. Metodeia wyróżnia się techniką i strategią, wyrafinowaniem i przebiegłością. Jeśli mamy jeszcze czas, chwilkę, wymienię jeszcze kilka ogólnych, podstawowych metod, czyli tych narzędzi, które wynikają z metodeia diabła widoczne w piśmie. Po pierwsze, kwestionowanie Bożego Słowa. Proste, oczywiste. Już w ogrodzie Eden, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście tak jest? To jest pytanie, które towarzyszy ludzkości do dnia dzisiejszego. Cały czas zmagamy się z tym samym pytaniem. Pan Bóg powiedział, jak widzi mój dzień, mój poranek, czy moje kładzenie się spać, moją pracę, mój odpoczynek. Pan Bóg to wszystko określił w swoim słowie. Ale czy rzeczywiście mnie to dotyczy? Czy rzeczywiście to muszę tak traktować, a może inaczej? Z tym pytaniem od zawsze zmierzał się Kościół. Czy rzeczywiście tak to ma być, jak to w Nowym Testamencie, jak to w Biblii jest napisane? Czy rzeczywiście mają być dwie płci, a może trzy, a może pięć? Czy rzeczywiście Bóg ma takie zdanie na temat homoseksualizmu? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że życie chrześcijanina ma tak wyglądać, a może inaczej? I tak dalej, tu bez końca można
Przykłady można tutaj mnożyć bez końca. Kwestionowanie Bożego Słowa. Druga rzecz, kwestionowanie naszej tożsamości, tego, kim my jesteśmy. Zobaczcie, jak to dosadnie wykorzystał diabeł, kusząc Pana Jezusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, no bo nie wiadomo generalnie, nie? No to by trzeba było jakoś sprawdzić. Bo może Ty nie wiesz, ja nie wiem, może ludzie nie wiedzą, czy jesteś, czy nie jesteś. Kim jesteś? Zobacz, że dzisiaj ludzie tyle czasu, tyle sił, tyle terapii, tyle energii poświęcają na to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, kim ja tak naprawdę jestem. Bo od tego tak wiele zależy. Bo jeśli ja nie jestem w stanie to w sposób właściwy zdefiniować, jak mam określić cel swojego życia? Skąd mam wiedzieć, jaką drogą mam iść? W którą stronę? Kogo słuchać? Siebie? Kogoś innego? No, skąd to mam wiedzieć? Jeśli nie wiem, kim jestem. Jak bardzo doświadczamy dzisiaj kryzysu tożsamości. Jak bardzo doświadczają go nasze dzieci, nasza młodzież, słuchając wszystkiego z internetu, dowiadując się treści najróżniejszych, kim są, czym jest ich wiedza, ich mądrość, ich cielesność i tak dalej. Ludzie są bardzo, ale bardzo głęboko w tym pogubieni. Bo to jest cały czas ta sama strategia. Ona jest tak samo cały czas skuteczna. Tak jak poddawanie pod wątpliwość Bożego Słowa, tak kwestionowanie naszej tożsamości. Po trzecie, wypaczanie Pisma. Jestem przekonany o tym, że nasz duchowy przeciwnik w sposób fantastyczny potrafi używać Bożego Słowa w taki sposób, aby przekierunkować to, co naprawdę tam jest napisane, w inną stronę. Żebyśmy na przykład Bożym Słowem usprawiedliwiali pewne sytuacje. Przykład, jeśli upadnę, no Pan Bóg powiedział, że Ci przebaczy, jak będziesz Go o to prosić, nie? To co za problem? No żaden, tak? Albo pójdziesz sobie do spowiedzi w niedzielę. No to co za problem? To Ci wybaczy. Nie, bo przecież On jest miłością, więc przecież Cię przyjmie. Więc rób, co chcesz. Użyj sobie. A jak będzie trzeba, to przecież Bóg ci nie przebaczy. No pewnie, że ci przebaczy. To jest jeden z przykładów. To jest manipulowanie Bożym Słowem po to, aby doprowadzić siebie do upadku. Aby usprawiedliwić twoje zachowania. Aby dać ci jakby większe pole, większą przestrzeń do tego, żeby zrobić tak, jak ty chcesz. Abyś się nie zastanawiał, jak to ma być naprawdę. Tutaj przykłady też, o każdym by można było kazanie powiedzieć. Po czwarte, oferowanie kuszącej alternatywy dla posłuszeństwa. Tu też można wrócić do kuszenia Pana Jezusa, gdzie diabeł oferuje Panu Jezusowi drogę na skróty. Nie musisz cierpieć, nie musisz iść na krzyż, tylko wystarczy inny mały gest. I tak naprawdę ja Ci to dam, to co Ty chcesz. Chcesz być Panem całej ziemi, chcesz być Królem całej ziemi, to ja Ci to dam. Wydaje się nam to być dobrą ofertą, bo my jako ludzie, my lubimy, uwielbiamy drogi na skróty. Nasze ciało w ogóle jest tak skonstruowane, nasz umysł jest tak skonstruowany, że jeśli mamy przed sobą dwie drogi, jedna jest trudniejsza, druga jest krótsza i łatwiejsza, no to wybierzemy tą krótszą. Pójdziemy na skróty. Tak jesteśmy skonstruowani. I nasza cielesność na tym zawiodła w pradziejach. I na tym zawodzi do dnia dzisiejszego, że szukamy drogi na skróty. I szukamy łatwych rozwiązań. Pamiętaj, że diabeł jest mistrzem, jeśli chodzi o oferty. Co ty możesz zrobić, żeby ci się opłacało, ale żebyś nie był posłuszny Bogu? Co możesz zrobić? Jakich metod użyć? Co możesz zrobić w kościele, żeby usprawiedliwić to, co robisz wieczorem, albo kiedy nikt nie patrzy? I tak dalej, i tak dalej. Na to są sposoby, na to są metody, żeby pójść na skróty. Czyli kompromis, jednym słowem. Mały kompromis. Okej. Zbliżamy się do końca.
chciałbym tutaj na tym etapie zakończyć, ewentualnie zapytać was, czy chcielibyście się czymś podzielić, albo coś zapytać, albo po prostu mieć przestrzeń na to, żeby porozmawiać. Czyli generalnie pytanie jest proste. Czego, jakie nadzieje diabeł żywi wobec nas? To jest proste pytanie, które składa się jednak na skomplikowany system metod i strategii. I w obliczu Nowego Testamentu Boże dzieci są świadome, mają dobrą wiedzę i dobre rozeznanie z tym, z czym się zmagają. To znaczy, z czym diabeł może przyjść do nich i co mają w sobie, za co diabeł może się zaczepić, czego może dotknąć, co może wypaczyć, co jest odsłonięte, do czego może sięgnąć, aby zrobić nam szkodę, zrobić nam krzywdę. Zachęcam do dalszych poszukiwań, do rozwijania tematu. Nie dlatego, że temat diabła czy demonów jest ciekawy. On nie jest dla Bożych dzieci ciekawy. To nie o to chodzi. Jeszcze raz, w temacie walki duchowej nie chodzi o diabła ani o demony, ale chodzi o Pana Jezusa. I chodzi o to, w jaki sposób my jako Boże dzieci odbijamy Jego chwałę. Czyli jak to się powszechnie mówi, jakim jesteśmy świadectwem. I to, jakim jesteśmy świadectwem, wynika między innymi z tego, w jaki sposób rozeznajemy się w rzeczywistości, w której funkcjonujemy, w której jesteśmy, w której żyjemy. Ok? Dziękuję bardzo. Czy są jakieś takie pytanka, na które mam nadzieję, że będę umiał odpowiedzieć w tym temacie? Tak, proszę. Dziękuję za pytanie. Nie każda słabość wymaga tej samej terapii. Nie każda słabość doprowadza do, nie wiem, jakiejś ostatecznej tragedii czy czegoś. To oczywiście mamy w Bożym Słowie przykłady tego, że byli ludzie i współpracownicy apostołów, którzy odpadli z różnych powodów. Tak? Boże Słowo o tym mówi, że nawet najlepsi potrafią odpaść. Natomiast nasza świadomość, jeśli Duch Święty pokazuje nam nasze słabości, to zawsze po to, żeby nas zachęcić, żeby coś z tym zrobić, żeby tego nie zostawiać, żeby po prostu coś z tym zrobić. I teraz to, co powiedziałem w którymś momencie, że myśmy nigdy nie mieli być sami w tym. Myśmy nigdy jako Kościół to nie jestem ja. Kościół to nie jesteś ty. Ale Kościół to jesteśmy my. Taka jest narracja Nowego Testamentu. Oczywiście są kościoły różne nowoczesne, które używają takiej terminologii, że to ty jesteś Kościołem. Ale tak naprawdę to nie jest właściwy obraz. To jest zawsze grupa ludzi, która zmierza do tego samego celu. Czasem ma różne opinie co do rzeczy drugorzędnych, ale zmierza do tego samego celu i się wspiera w tym. Tak? Trudno jest mi powiedzieć, czy taka słabość, a nie inna, która z nich wymaga terapii, która z nich wymaga pomocy fachowej, która wymaga po prostu przepracowania tego w modlitwie z Duchem Świętym, która wymaga tego, żeby jakąś dobrą książkę kupić na ten temat. Tak? No, trudno mi tutaj powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że trzeba zacząć od tego, że znowu cieszyńskie powiedzenie. Nie mogę powiedzieć, takim mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takim mnie mosz. Nie? I teraz, no u mnie tak jest. Nie? No ja tak mam, nie? Bo ludzie tak mówią czasem. Nie? No ja już tak mam, ja już tego nie zmienię. Nie?
No ale póki jesteś i póki jest nowy dzień i póki Pan Bóg dał ci nowy dzień, to nie możesz powiedzieć, że się już nie da tu nic zrobić i koniec jest, tak? Koniec, jak jest, umrzesz, to już jest, czas łaski jest skończony, nie ma nic, tak? Ale póki jesteś, zawsze możesz zrobić kolejny krok. Zawsze możesz zrobić coś w tym temacie. Czy nasze słabości są śmiertelnie niebezpieczne, śmiertelnie w kategoriach duchowych? Mogą do tego doprowadzić. Mogą doprowadzić do naszego po prostu całkowitego upadku. Mogą, bo historia, bo Boże Słowo to pokazują. Natomiast nie możemy tutaj generalizować. Ani nie możemy wybierać, że tego rodzaju słabość zawsze i wszystkich sprowadzi do całkowitej zagłady, tak? No bo tego się nie da tak powiedzieć. Dla jednego to może być taka rzecz, mała w moich oczach, a dla niego nie jest mała. Tak? A dla innego, dla mnie to może być rzecz nie do przeskoczenia, a ktoś inny ma już doświadczenie na tym polu, wyszedł z niego, ma jakąś wiedzę, ma jakieś wskazówki i dla niego to nie jest sytuacja bez wyjścia, ale on staje na mojej drodze po to, żeby mi w tym pomóc. Bo gdybym został sam, to rzeczywiście mógłbym się z tym zmagać całe życie albo gdzieś mogłoby się to źle skończyć dla mnie, tak? Także ogólnie odpowiadając na pytanie, to zależy, to jest zawsze zachęta dla nas. Jeśli Duch Święty nam pokazuje naszą słabość, to zawsze po to, żeby nas podnieść, żeby nas zachęcić do tego, żeby nie zostawać w tym miejscu, żeby coś zrobić, coś przeczytać, coś posłuchać, kogoś zapytać, coś zrobić w tym temacie. I jest to możliwe. Skoro ty masz swoją słabość, ja mam, to myślę, że jakoś przez to razem przejdziemy, nie, i możemy na to przymknąć oczy. Nie po to widzimy, nie po to nam Bóg daje dostrzec nasze słabości, żeby się w nich poddawać i żeby być obojętnym na nie, choćby brat bratu i czy na dwóch, czy wobec siostry, ale po to, żeby jednak się wzmocnić w Duchu Świętym, dzięki Słowu Bożemu, że Bóg daje mi to zobaczyć, żeby to się od tego odciąć. Nie po to, żeby brata drugiego w tych słabościach pochować, ale żeby jemu podać dłoń, żeby mu wskazać tą prawdę. Tak. Tak, to jest bardzo fajna myśl, że możemy być w takich środowiskach, kiedy dane słabości są akceptowane społecznie. Nie? Są akceptowane. Wszyscy tak robią. Albo w moim środowisku to jest normalne. Byłbym dziwokiem, jakbym też se tam, tak jak oni, nie? To bywa też tak. Może nawet pójść to jeszcze dalej, że u mnie w kościele może to jest normalne albo akceptowane i tak dalej. Nie? Że nie zawsze to, co jest powszechnie akceptowane wokół mnie, jest dla mnie przekonaniem, że trudno tak może być, albo że ja nie muszę nic z tym zmieniać, w tym robić, bo to jest wyzwanie wszystkich pierwszych kościołów, które żyły w Cesarstwie Rzymskim, w rzeczywistości całkowicie pogańskiej, całkowicie powiązanej z religią pogańską. Wszystkie dziedziny życia były powiązane z tą kulturą i z religią pogańską. I teraz wychodząc z tej rzeczywistości, na każdym kroku chrześcijanie zmierzali się z zagrożeniem, bo ten mi czegoś nie sprzeda, ten mnie nie zatrudni, od tego nie kupię i tak dalej, dlatego że jestem postrzegany już jako ten, który wyszedł z pewnej rzeczywistości normalnej. Nie? I jeśli w którymś momencie zaczynamy poważnie traktować nasze uczniostwo, no to musimy się zmierzać z tym, że będziemy coraz bardziej odstawać od normy. Coraz bardziej odstawać od normy. I w niektórych środowiskach to nie będzie duży problem. Ale w niektórych będzie to wielkie wyzwanie i wielka trudność. Jak będziemy w tym sami, nie damy sobie rady. A jeśli damy, to super, to jest Boża łaska niesamowita. Ale raczej Pan Bóg przewidział, by mieć w tym wsparcie, tak? Żeby były inne osoby, które nas tym po prostu wspierają, bo jest to bardzo trudne. Bardzo trudne. Tak. Proszę. Zastanawiam, w jaki sposób ustanawiasz kryteria albo widzisz granicę pomiędzy słabością a grzechem, w tym sensie, gdzie mamy czyny
Nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć na tak ogólnie zadane pytanie, natomiast przekonałem się, że nie ma przestrzeni neutralnych. Nie ma takich. To znaczy, to nie jest tak, że pewne rzeczy są demoniczne, pewne rzeczy są Boże, a pewne rzeczy są tak nie wiadomo, tak pomiędzy. Nie? To się przekonałem już i nauczyłem tego, że takich rzeczy nie ma. No niestety w takim świecie funkcjonujemy, że jest albo ciemność, albo światłość i nie ma rzeczy neutralnych. Nie jest też tak, że to widzimy czasem w różnych takich obrazkach chrześcijańskich czy memach, gdzie stajemy sobie przed dwoma drogami, nie? Że jedna droga, my stoimy na środku i teraz jedna droga idzie w tą stronę, druga strona idzie w tą stronę i my teraz biedni musimy wybrać. Tak? To też nie jest biblijny obraz, bo wszyscy urodziliśmy się już na tej złej drodze i my już na niej jesteśmy i to żaden wybór niczego nie zmieni. Nie? To widzimy czy nie, my po prostu na tej drodze prowadzącej na zatracenie jesteśmy. I Ewangelia polega na tym, że Bóg składa nam ofertę nie do odrzucenia, która polega na tym, że daje nam szansę zmienić tą drogę. Nie, że my teraz sobie wybierzemy, tylko wyciąga do nas rękę, bo chce, abyśmy z tej drogi prowadzącej na zatracenie, chce nas przenieść na tą drogę prowadzącą w inną stronę. I my na co dzień będziemy też się zmierzać z rzeczami, które po prostu są duchowe. Nie ma tutaj rzeczy pośrednich. Tak? Albo my też nie decydujemy o tym, że pewne rzeczy są neutralne, albo pewne rzeczy są takie, albo takie. Tak? Nie ma rzeczy neutralnych. A jeśli bardziej konkretnie odpowiedzieć, no to by trzeba było jakiś przykład dać, bo nie wiem, czy jestem w stanie ogólnie odpowiedzieć. Jeśli dobrze rozumiem, bo może nie rozumiem pytania jeszcze. Aha. Jednorazowo. To dla mnie jest zawsze pytanie, w jaki sposób dana rzecz, bo to może być papieros, a może być telewizor, a może być komórka, a może być coś innego, w jaki sposób ta rzecz decyduje o mnie? W jaki sposób wyznacza mi kierunek tego, jak spędzam czas, co robię i w jaki sposób decyduje o mnie? No bo jeśli ja muszę, i bez telewizora, papierosa, alkoholu czy czegoś nie jestem w stanie normalnie funkcjonować albo nie wyobrażam sobie rzeczywistości, to znaczy, że ta dana rzecz zajmuje w moim życiu niewłaściwe miejsce. Akurat przykład z papierosem czy alkoholem czy używkami generalnie jest o tyle prostsza, że wiemy, że nam to szkodzi. To już naukowo jest udowodnione. Moja mama opowiadała mi, że kiedy ona zaczęła palić jako bardzo młoda osoba, nikt nie mówił o tym, że to jest złe, albo że nie było takiej wiedzy. Nie umiem tego zweryfikować, no bo nie żyłem wtedy, ale nie było takiej wiedzy. Tak? Dzisiaj już wiemy, że pewne rzeczy są szkodliwe, robią nam krzywdę i zawsze muszę sobie zadać pytanie, co sprawia, że po nie sięgam? Co sprawia? Tak? Co o tym decyduje? Czy jest mi to potrzebne? Czy jest to kwestia wyboru, czy jest to kwestia czegoś, bez czego moja przysadka mózgowa tylna już nie jest w stanie funkcjonować, bo jestem mu podporządkowana? Tak? Wszystko może nas zniewolić. No,
Ja rozumiem, że my też chcemy mieć odpowiedzi, na, tak, że to jest złe, a to jest dobre. Nie? Żeby nam tak to wszystko ktoś opisał, taką wielką księgę, opisał, że ta rzecz, ten szczegół tak, a ta rzecz, ten szczegół nie. Nie da się tak zrobić, dlatego że tak jak mówię, dla jednego lampka wina raz na 5 miesięcy niczego nie wniesie, a dla innego może być przyczynkiem do czegoś innego. Tak? Ja jako dziecko rodziców alkoholowych muszę mieć zawsze w tyle głowy, że na mnie alkohol może po prostu działać inaczej. Muszę być tego świadomy, tak? że ten alkohol może na mnie działać inaczej niż na osobę, która pochodzi od rodziców, którzy nigdy nie pili. Może tak być. Tak? Gdzieś to mam w tyle głowy, że no po co sprawdzać, nie? A zobaczymy, może ja jestem lepszy od rodziców, nie? Może u mnie to... Po co? Nie trzeba, nie? Także myślę, że jesteśmy w stanie to zweryfikować i wejrzeć w to. Tak? Czemu robię to, co robię? Czemu sięgam po to, po co sięgam? W jaki sposób to decyduje o mnie, kształtuje mnie, zabiera mój czas, moje siły, ma wpływ na relacje z Bogiem, z innymi osobami, z środowiskiem, w którym jestem. Tak? Co mi to odbiera, co mi to daje? Tak? To są takie dość proste pytania, jeśli jesteśmy uczciwi przed samymi sobą, a już szczególnie w modlitwie jesteśmy w stanie to przerobić z Panem Bogiem, to jeśli będziemy mieli taki moment, nie chcę o tym rozmawiać, a jutro się o to pomodlę, dzisiaj nie. To już jest sygnał, że coś jest nie tak. Jeśli jest jakaś dziedzina życia, której nie omawiam, do której nie wracam w modlitwie, nie poruszam jej nawet, to już jest taka czerwona lampka. Co to jest? Po co to jest? Co się tam dzieje? Nie? Może warto się temu przyjrzeć. A może to zostawię? Może nic nie będzie? Może jakoś będzie? Nie? Nic z tym nie zrobię. Także do tej pory może tak było, ale od dzisiaj teraz już nie możesz powiedzieć, że nie wiedziałeś. Także mam nadzieję, że w tym względzie skomplikowałem ci życie. Bo jeśli tak, to ma to zmierzać ku dobremu, a nie do upadku. Marek zmienił pozycję, miejsce, także chyba już czas się skończył. Tak jest.